Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 39. sesji Rady Miejskiej w Braniewie. Sesja dzisiejsza zwołana została na wniosek pani burmistrz. Ma charakter sesji nadzwyczajnej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady nasze są prawomocne. Na 15 radnych obecnych jest 15. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina miasto Braniewa jest organem rejestrującym. Bardzo proszę pana Marka Moldzińskiego o zreferowanie tego tematu. Szanowni Państwo, dziękuję swoim doświadczeniem za zorganizowanie sesji w tak szybkim tempie. Uchwała, którą przedstawiamy, dotyczy finansowania jej przyjęcie i ogłoszenie w dzienniku urzędowym wojewódzkiego warmińsko-mazurskiego pozwoli na wypłatę dotacji dla placówek niepublicznych, które wypłacają wynagrodzenia swoich pracownikom. Nie mając tej dotacji, mogą być kłopoty z wypłatą pracownikom wynagrodzeń za miesiąc styczeń. Dlatego też oczekując, że zarówno służby wojewody, jak i dyktator opublikują tą uchwałę jak najszybciej, wtedy będziemy mogli spokojnie, zgodnie z przepisami prawa, według trybu określonego tutaj w uchwale, podjąć decyzję i wypłacić, pani burmistrz będzie mogła wypłacić dotację. Wysokość tej dotacji jest określona ustawowo, stąd tutaj nie znajdujemy żadnego zapisu na dzień dzisiejszy, ponieważ nie podejmowaliśmy, Państwo nie podejmowaliście żadnej innej uchwały. Obowiązuje ustawowy wskaźnik 75% kwoty podstawowej. Kwotę podstawową do połowy stycznia na podstawie uchwały budżetowej będziemy ogłaszać jedynie informacji publicznej i według niej będzie liczona dotacja dla placówek publicznych. Zgodnie z projektem uchwały burmistrz będzie udzielać dotacji dla placówek niepublicznych na podstawie informacji składanych przez placówki niepubliczne, głównie przedszkola, ale i gimnazjum niepubliczne na dzień pierwszego każdego miesiąca, z tym, że ustawodawca dopuścił taką możliwość, że miesiąc styczeń według danych za grudzień, które można składać według takich informacji jeszcze z poprzedniej uchwały. Ponieważ ustawodawca w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych nie wskazał trybu, co się dzieje w przypadku nieobowiązywania nowej uchwały, dlatego też w takim szybkim trybie prosiliśmy o zwołanie sesji, żeby to szybko ten tryb udzielania tej dotacji wprowadzić jak najszybciej. Na podstawie tych danych, w szczególności zmieniono w stosunku do poprzednich zapisów, wprowadzono zapisy o wczesnym wspomaganiu. To jest nowy forum, który występuje potem w subwencji oświatowej i bez zbędu wysokości subwencji oświatowej dotacja ta będzie przekazywana oraz planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjnych. Też jest nową w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych w stosunku do poprzedniej uchwały, kiedy to nie funkcjonowało. Tam funkcjonowały tylko dzieci niepełnosprawne z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie to nie są potrzeby kształcenia specjalnego i dlatego one teraz będą odrębnie wyszczególniane w każdym sprawozdaniu i na nie będzie odrębna dotacja zgodnie z subwencją oświatową przyznawana. W uchwale to znajdziecie Państwo, jest tryb kontroli, ale to już jakby na późniejsze okresy, kiedy będziemy kontrolować wykorzystanie. No i tak co miesiąc kontrolujemy wykorzystanie dotacji, kontrolujemy liczbę dzieci, sprawdzamy dzieci, urodzenie, datę urodzenia. Także na bieżąco to jest kontrolowane, żeby stwierdzić, czy faktycznie dotacje przekazujemy zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię panią przewodniczącą Komisji Oświaty. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Jest wniosek pana wiceprzewodniczącego. Zgłaszam wniosek o nieodczytywanie w całości projektu tej uchwały. Głosujemy wniosek o nieodczytywanie w całości projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Wszyscy radni głosowali za. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Uchwała Rady Miejskiej Braniewiec dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina miasto Braniewo jest organem rejestrującym. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 15 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. W związku z tym, że został wyczerpany program dzisiejszej sesji, zamykam obrady 39. sesji Rady Miasta.